Jeśli chcecie kupić końce do FIFA 16 albo cyfrowe wersje gier na PS4, zapraszam was do superkońcy.pl. Przy podaniu hasła Koza macie 5% zniżki. Polecam. Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku piłkarskiej Kozy. Dziś pomówimy sobie o trzech losowaniach, czyli o losowaniu grup Mistrzostw Europy i w pierwszych faz pucharowych Ligi Mistrzów oraz Ligi Europejskiej. Słuchajcie, piłkarska Koza też powoli staje się takim moim troszeczkę update'em na temat mojego setupu, ponieważ możecie zobaczyć, że wróciłem do swojego starego pokoju, ale jednak wszystko wygląda jakoś inaczej, chociażby czemu na moim łóżku, tak, to jest moje łóżko, nie ma materaca, ponieważ materac stoi chociażby tu, żeby jakkolwiek wygłuszyć to pomieszczenie. Słuchajcie, mimo to troszeczkę słyszę nadal pogłos, ponieważ poza tym łóżkiem, właściwie tym stelażem i tym biurkiem, które tu stoi, nie ma żadnych mebli. Dlatego też musicie mi wybaczyć troszkę gorszą jakość dźwięku. Starałem się to zrobić jak najlepiej, ale jeśli tak nie jest, no to po prostu przepraszam. Słuchajcie, liczę na wasze łapki w górę pod tym odcinkiem, dziękując też za poprzednie, ponieważ naprawdę fajnie widzieć, że ta seria wam się podoba, że nie tylko FIFA, ale też ten realny piłkarski świat w moim wykonaniu jakoś was interesuje. No i co, czekam też na wasze komentarze dotyczące tego, co wy uważacie na temat tych wyników losowań, tego jakie są wasze, jacy są wasi faworyci, jakie są wasze przemyślenia. Czekam, będę czytał, prawdopodobnie odpisywał, jeśli będzie coś, na co się da odpisać, bo często też musicie pamiętać, że czasami nie ma jak odpisać na dany komentarz, no ale dobra, dosyć gadania, zaczynamy. Tak więc pierwsze losowanie, o którym pomówimy, będzie to losowanie Mistrzostw Europy. Nie będę chciał się tutaj jakoś strasznie rozwodzić nad tym z tego powodu, że Mistrzostwa Europy będą dopiero po zakończeniu tych rozgrywek, których losowania też będziemy omawiali, dlatego wydaje mi się, że bardziej priorytetowe na daną chwilę są tamte, ale oczywiście nie możemy zapominać o tych losowaniach i o magicznej grupie C. No ale zaczynamy od grupy A, w której mamy Francję, Rumunię, Albanię i Szwajcarię. Oczywiście gospodarze są absolutnymi faworytami tej grupy i wyjście z jakiejkolwiek pozycji niż pierwsza ze sporą przewagą punktową nad pozostałymi zespołami byłoby tutaj zaskoczeniem, blamażem, niespodzianką, tragedią. Wszystkim naraz. Tak naprawdę na drugim miejscu ja osobiście stawiałbym Szwajcarię, ale Rumunia też może tutaj troszeczkę namieszać oraz Albania, która nic nie musi, jest chociażby jak Chęt w Lidze Mistrzów, o którym będę opowiadał za chwilę. No i może tutaj urwać punkty tym, może zremisować z tymi, tutaj coś i może się zrobić naprawdę klops dla którejś z faworyzowanych ekip. Dalej mamy grupę B, gdzie mamy Anglię, Rosję, Walię oraz Słowację, która na pewno stawiana jest tutaj w roli najmniej zespołu, który ma najmniejsze szanse na awans. Jednak musicie pamiętać, że Szwajcaria to nie jest w kim hał drużyna i myślę, że będą chcieli pokazać, że na tym Mistrzostwa Europy nie przyjechali dlatego, że znaleźli gdzieś bilet na ulicy, tylko wywalczyli sobie awans, tak samo jak wszystkie zespoły, poza oczywiście Francją. Tak więc Słowacja może tutaj być ciekawym zespołem. Ja myślę, że Anglia, jeśli utrzyma formę eliminacyjną, może wyjść z pierwszego miejsca, jednak jest to reprezentacja dosyć młoda oraz Anglicy na każdym turnieju mają ten sam problem, po prostu grają słabo, nieważne jak szłoby im w eliminacjach. Walia oczywiście, Gareth Bale, to jest jego zespół i razem z Aaronem Ramseyem będą tutaj starali się wyjść z tej grupy, aczkolwiek Rosja może być tutaj naprawdę ciężkim zespołem dla wszystkich i może okazać się takim czarnym koniem tej grupy, o którym mało się w sumie mówi, a reprezentacja Rosji przecież dosyć solidnie gra na wszystkich turniejach, na których się pojawia. No i teraz czas na naszą grupę C, czyli Niemcy, Ukrainę, Polskę i Irlandię Północną. Powiem wam tak, grupa ta jest oczywiście prosta, biorąc pod uwagę to, kogo innego moglibyśmy trafić, jednak nadal nie są to zespoły łatwe. Tu na Mistrzostwach Europy, umówmy się, żaden zespół nie jest łatwy, bo wszystkie tutaj awansowały, jednak mogą być to zespoły, które okażą się bardzo niewygodne dla Polski. Cieszę się, że z Irlandią Północną gramy w pierwsze spotkanie z tego powodu, że jest to zespół brytyjski z bardzo dobrym przygotowaniem fizycznym i co mogłoby nas złapać, na przykład gdyby był to nasz ostatni mecz w grupie, kiedy Polacy mieliby na przykład bić się o awans, byliby wyczerpani, no może nie wyczerpani, ale czuliby już powoli trudy tej grupy, no i trafiliby na Irlandczyków, którzy będą tyrali 90 minut, no i to jest, to mógłby być problem, dlatego cieszę się, że na nich trafiamy w pierwszym spotkaniu. Ukraina, jej problemem, znaczy jej zagrożeniem dla nas na pewno będzie gra skrzydłowi. Wyobraźmy sobie na przykład Konopliankę przerzuconego na jego prawe skrzydło, czyli dla nas na lewą będzie grał przeciwko lewym obrońcom, no i co? Rybus albo Wawrzyniak będą musieli go powstrzymać. No i to może być naprawdę duży problem dla naszej reprezentacji. No i mamy oczywiście jeszcze reprezentację Niemiec, która jest dla mnie absolutnym faworytem
aczkolwiek fajnie by było urwać punkty Niemcom, za którymi oczywiście nie przepadam. Dalej mamy grupę D, Czechy, Turcja, Chorwacja, no i oczywiście Hiszpania. Może nie jest to grupa śmierci, ale jest to grupa, która pomoże pozbawić nas jednego z ciekawych zespołów, ponieważ wydaje mi się, że tak jak Hiszpanie są oczywiście o poziom wyżej, tak pozostała trójka jest na podobnym, bardzo solidnym europejskim poziomie. No i to może być naprawdę ciekawa sprawa, aczkolwiek gdybym teraz miał powiedzieć, kto wyjdzie z tej grupy z drugiego miejsca, powiedziałbym, że będzie to Chorwacja. Mają naprawdę piekielnie mocny środek pola. No i jest to reprezentacja bardzo dobra technicznie. Zresztą jak wszystkie bałkańskie ekipy, więc to może być naprawdę... To może być naprawdę ciężki, to może być naprawdę bardzo solidny zespół w tej grupie. No i teraz czas na grupę E, która może się okazać tutaj taką grupą śmierci, aczkolwiek nie mamy tutaj takiej wykrystalizowanej jednej, w której stracimy jakąś reprezentację, bo umówmy się, reprezentacja Szwecji, mimo posiadania Zlatana Ibrahimowicza, nie kojarzy nam się z jakąś topową kadrą. No, przynajmniej tak mi się wydaje. Mamy tutaj oczywiście Belgię i Włochy. Belgia moim zdaniem jest już w momencie, w którym zaczyna musieć, a nie tylko zaczyna być tym zespołem, który kiedyś będzie zagrożeniem i zobaczymy, jak młodzi nadal reprezentacji poradzą sobie z rosnącą presją. Dalej mamy Włochów, którzy są moją reprezentacją ulubioną, po reprezentacji polskiej oczywiście. No i myślę, że będę im tak samo kibicował. Nie tak jak Polsce, no bo to jest oczywista kwestia, ale jest to moja ulubiona reprezentacja po właśnie naszej narodowej i reprezentacja Irlandii, do której też mam bardzo pozytywne nastawienie. Będzie to ość? Nie, no nie ość. Będzie to duży problem, po prostu. Dla wszystkich reprezentacji w tej grupie, czemu? Bo nie będą gryźli ziemię przez 90 minut plus to, co doliczy arbiter, niezależnie od wyniku, niezależnie od niczego. Po prostu oni będą zagrożeniem dla wszystkich. Znaczy, może nie zagrożeniem, ale Belgowie będą, wiedzą, że przyjadą na ten mecz, prawdopodobnie zdobędą 3 punkty, ale też wiele silniaków i stracą wiele sił. Irlandia będzie naprawdę dużym problemem. Przypomnijcie sobie chociażby Euro 2012, ich mecz z Hiszpanami, w którym dostali srogie bęcki, a i tak tyrali po prostu jak woły cały czas. No i było to naprawdę coś niesamowitego do oglądania. No i czas na grupę F. Tutaj faworyt w postaci Portugalii wydaje się być dosyć jasny, aczkolwiek szczerze powiedziawszy, moim zdaniem może być to największe rozczarowanie tych mistrzostw. Gdybym miał typować jedną ekipę z tych takich uznawanych za najlepsze europejskie, to moim zdaniem Portugalia może sprawić największy zawód swoim kibicom. Wszystko zależy przede wszystkim od formy Cristiano Ronaldo. On tutaj może zwietrzyć też swoją szansę na wysforowanie się wyścigu po złotą piłkę na prowadzenie, ponieważ Argentyńczyka, czyli Leo Messiego, no oczywiście z wiadomych powodów nie ma na tych mistrzostwach. No i Cristiano Ronaldo, zdobywając tutaj jakieś spore ilości goli, ciągnąć tą reprezentację do góry, może sporo zdobyć. Dalej mamy Islandię, Austrię. Wydaje mi się, że Austriacy są faworytami, jeśli chodzi o wyjście z tej grupy, tak samo. No i teraz przyszła pora na losowanie Ligi Europejskiej. Tutaj nie będę się rozgadywał prawie w ogóle, ponieważ wiem, że wszyscy ją macie gdzieś. Może nie wszyscy, ale wiem, że sporo ludzi mają gdzieś. Zresztą ja takie samo podejście miałem przez wszystkie sezony do zeszłego, bo jako że Napoli stało się jednym z klubów, które zacząłem naprawdę mocno śledzić, no a radzili oni sobie całkiem nieźle, no to zacząłem więcej oglądać tą ligę, ale poza meczami Neapolitańczyków nie widziałem chyba żadnego spotkania w zeszłym sezonie, no bo mnie to też nie interesuje, ale rodzą nam się tutaj ciekawe pary i ciekawe kluby w tym roku, które sprawiają, że chyba jest to najbardziej fascynujący sezon Ligi Europejskiej. Możliwe, że nawet od jej powstania, bo wiemy, że ona nie jest zbyt długo obecna. Mamy tutaj zespoły takie jak Tottenham, Borussia, Porto, Manchester United. Dalej mamy Lazio, które jest bardzo solidną ekipą. Liverpool, pierwsza szansa dla Kloppa na trofeum, tak? Mamy Valencię, mamy oczywiście Sevillę, obrońców tytułu. Mamy Napoli, mamy Leverkusen, więc myślę, że są ekipy, które będzie się przyjemnie oglądało. No i chociażby mamy tutaj już w pierwszej rundzie starcie, jak Borussia Dortmund kontra FC Porto, które nie powstydziłoby się bycia w Lidze Mistrzów, moim zdaniem. Tak więc są to naprawdę fajne spotkania, będzie ciekawie. Ja oczywiście kibicuję Napoli tutaj z całych sił w tych rozgrywkach. Zobaczymy, jak to będzie. No i teraz czas na rozgrywki Ligi Mistrzów. Tak więc tutaj już możecie zobaczyć pary, no i możemy się skupić troszeczkę bardziej. Pierwsza to jest oczywiście Hand Wolfsburg. Dla Wolfsburga nie będzie to łatwa przeprawa. Ja wiem, że wszyscy marzyli o Hand, oczywiście łatwiejsza niż z Realem Madryt, Chelsea, PSG i tak dalej. Jednak Hand pokazało to, że oni
nic nie muszą i to jest dla nich piękne, oni przyjeżdżają, grają sobie w piłkę nożną i to jest wszystko, co oni robią. Oni nic nie muszą, oczywiście walczą, starają się, ale oni nie mają żadnej presji na sobie, bo dla swojego miasta i ogólnie dla swojego kraju już i tak są naprawdę niesamowici. Dlatego myślę, że Wolfsburg liczy tu na łatwą przeprawę, a Belgowie nie będą chcieli tak łatwo odpaść, bo myślę, że już powoli ta Liga Mistrzów zaczęła im się podobać, ale nadal nie mają tej presji, która myślę, że sprawia, że będą oni dosyć wolni w swojej grze. Dalej mamy Roma oraz Real Madryt. Myślę, że Roma na przestrzeni poprzednich sezonów jest to najlepszy moment, w którym mogła trafić na zespół z Madrytu, który w tym sezonie jest niepoukładany, wiemy wszyscy, jak to wygląda i nadal tutaj Galacticos, może nie Galacticos, ale Królewscy są zagrożeniem, jednak Roma ma największe szanse tutaj na wyjście po prostu, na przejście dalej. No i będę kibicował drużynie Romy, która od paru lat, znaczy od wielu lat w sumie, jak na moje życie, jest jedną z ekip, które lubię. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno Real nie będzie miał jakoś super łatwo. Dalej mamy PSG i Chelsea, co staje się już powoli trochę nudne. Oczywiście moim zdaniem faworytami jest PSG, aczkolwiek to jest ostatnia szansa Jose Mourinho na zachowanie roboty moim zdaniem, więc jeśli będzie się trzymał, jeśli w ogóle dotrzyma do Ligi Mistrzów, ale będzie się trzymał dosyć długo właśnie w tej lidze, no to myślę, że zachowa robotę, bo inaczej może być naprawdę problem. Jeśli będzie grał tak, jak gra w lidze angielskiej i jeszcze dojdą niepowodzenia tu, to naprawdę nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś szanse powodzenia. Sami zawodnicy też będą chcieli pokazać, że jednak potrafią grać w piłkę, no bo wczoraj przegrali chociażby z Leicester, no obecnym liderem, no ale jest to ich, była ich to czwarta porażka ligowa z rzędu? No, więc chyba sami rozumiecie, o co mi chodzi. No i dalej mamy parę Arsenal, Barcelona. No, fajnie, że Arsenal wyszedł z tej grupy, szkoda, że trafia na Barcelonę, która jest absolutnym faworytem moim zdaniem do zdobycia całego tego trofeum i po prostu przejedzie się po Londyńczykach, jakkolwiek bym tego nie chciał. Myślę, że Arsenal stać na jeden dobry mecz, ale potem to już będzie problem, przede wszystkim też przez problemy kadrowe, już naprawdę Arsenal, ja nie wiem, kim on tam wyjdzie, nie wiem, czy wyjadą na wózkach, nie wiem, jak to będzie. Barcelona też jest jednym z zespołów, które lubię, dlatego też nie lubię takich spotkań, bo jak gdyby ja mam trzy ulubione zespoły. Napoli, Arsenal i Barcelona. I nie lubię, kiedy dwa z tych trzech zespołów się spotykają. Nie jest to taki moment, ale Barcelona jest absolutnym rywalem. Przejdźmy do kolejnej pary, gdzie mamy Juventus z Bayernem. Jest to para niesamowicie ciekawa, para moim zdaniem godna finału. No i zobaczymy, jak to będzie, bo Juventus jest naprawdę bardzo, bardzo silny. I jak gdyby ja wiem, że, znaczy to zabrzmiało głupio, co ja teraz powiedziałem, ale myślę, że kiedy czytamy Bayern i kogokolwiek innego, może poza Barceloną, Bayern jest absolutnym faworytem, a wydaje mi się, że Juventus poprzez taktyczne podejście do sprawy może sprawić Bawarczykom ogromne problemy. No i ja osobiście chciałbym, żeby oni przeszli dalej. Zobaczymy, jak to będzie. To może być jedna z ciekawszych par pod względem rozwiązań taktycznych, ale jeśli obydwa zespoły po prostu się tak bokserskim językiem mówiąc klinczują, może być to też niesamowicie nudne, szczerze powiedziawszy, bo cała gra może skupić się po prostu w środku pola. Dalej mamy PSV Atletico. Tutaj ciężko mi wskazać rywala, aczkolwiek myślę, że Diego Simeone i jego chłopaki pokażą młodej ekipie PSV, gdzie jest ich miejsce i że nie jest ono po prostu w dalszych etapach rozgrywek europejskich, przynajmniej w tym sezonie. Dalej mamy Benfica Zenit. Zenit, który poza jedną porażką, która dała awans Hent, nie przegrał ani jednego meczu, wszystkie wygrał po prostu. Jest może faworytem, ale pamiętajmy też o tym, że to jest Liga Rosyjska, która ma bardzo dziwny dla nas system, jeśli chodzi o terminarz. I wydaje mi się, że to może być problem dla Zenita, że oni nie będą w rytmie meczowym, bo oni mają teraz do kwietnia przerwę, coś takiego. I zobaczymy, jak to będzie. Jeśli Zenit utrzyma formę, jeśli będzie w stanie mimo gry o punkty trzymać poziom, myślę, że ma szansę wygrać z Benfiką i być tutaj nawet faworytem tego zestawienia, ale Benfica będzie miała po swojej stronie atut grania, ale to z drugiej strony jest to atut też zmęczenia, znaczy atut, wada zmęczenia, więc jestem ciekawy, jak to wyjdzie. No i ostatnia para to Dynamo Kijów oraz Manchester City. Tu mimo tego, jak idzie zespołom z BPL w rozgrywkach europejskich, faworyt jest jasny, umówmy się, byłoby to
nie wiem jak ogromnym zaskoczeniem, gdyby zespół z Kijowa przeszedł przez tą parę. Zobaczymy, no myślę, że Manchester City jest tutaj jasnym faworytem, ale może też nie być zbyt prosto, chociażby z uwagi na wyjazd na wschód, gdzie już jest zdecydowanie zimniej. To są rzeczy, o których my nie myślimy, a które mogą okazać się dużym problemem. Tak samo dla Benfiki, kiedy będą musieli pojechać do Sankt Petersburga, to może być ciekawa sprawa. I słuchajcie, to by było na tyle. Piszcie jak swoje przemyślenia na temat tych grup w komentarzach. Mam nadzieję, że ten odcinek dosyć długi piłkarskiej kozy wam się podobał. Mam nadzieję, że wyjdzie wszystko ładnie. I to by było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona.